witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was film, który myślę, że może Was trochę ucieszy, dlatego że ostatnio pokazywałam tak bardzo dużo pielęgnacji i dzisiaj znowu miałam przygotowany film z pielęgnacją dla Was. Ale stwierdziłam, że może już tego jest trochę za dużo, więc robimy sobie taką małą przerwę. I dzisiaj chciałam pokazać w związku z tym Wam taki haul ostatnich nowości, jeżeli chodzi o makijaż, dlatego że naprawdę mam tu przed sobą super nowości. Część kosmetyków nie jest już taka nowa, ale akurat dopiero wpadły w moje ręce. Myślę, że z większością z nich chciałam bardzo się z Wami podzielić. Widziałyście już część na moim Instagramie. No i mam nadzieję, że ten haul się Wam spodoba. Naprawdę dużo super nowości i na samym końcu jeszcze odrobinę chciałam powiedzieć o nowych pędzlach Hakuro, dlatego że seria J cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Dużo osób mnie o nią pytało. I tutaj na sam koniec chciałam po prostu wspomnieć o tych pędzlach, dlatego że wydaje mi się, że w związku z tym, że jest ich tak dużo i jest to tak dobrze przygotowana seria pędzli, no to zdecydowanie należy się jej jakiś oddzielny film. Co myślicie? Także piszcie na dole, czy chcecie oddzielny film z marką Hakuro, z nowymi pędzlami z serii J, czy też nie. Natomiast dzisiaj one też w filmie się pojawią. A oprócz tego będzie naprawdę dużo bardzo dobrego makijażu, dlatego że byłam ostatnio na zakupach w outlecie Sephory, jedynym outlecie w Polsce, który niestety nie będzie z nami długo, więc zrobiłam sobie takie mini zakupy. Też chciałam Wam te kosmetyki pokazać, bo część z nich po prostu to było też takie moje marzenie, żeby je kupić. Może zacznę od moich zakupów w outlecie Sephory, dlatego że to były takie kosmetyki, które po prostu jak zobaczyłam, to stwierdziłam, że no po prostu muszę je mieć. Spędziłam w tym outlecie chyba 2 godziny, zanim podjęłam decyzję i chyba 2 razy wymieniałam cały koszyk, żeby po prostu wybrać to, co wybrałam. Dużo rzeczy odrzuciłam, no bo po prostu wydałam strasznie dużo pieniędzy. No, a kosmetyków wcale nie mam mało. I może zaczniemy od czegoś, na punkcie czego mam całkowitą obsesję, czyli to jest glow na skórze. Tak jak wiecie, jestem fanatyczką makijażu, który nie jest ciężki, który jest bardzo świetlisty. Wielokrotnie pokazywałam Wam swoje ulubione kosmetyki z tej dziedziny. I były to rozświetlacze, były to lekkie, rozświetlające podkłady. Także możecie sobie do tych filmów wrócić. Tym bardziej, że one podsumowują w sumie rok 2020. Niewiele nowości się od tamtego czasu u mnie pojawiło. No i naprawdę od lata w zasadzie myślałam o tym, co teraz Wam pokażę. Bardzo chciałam tą rzecz kupić, ale ponieważ pojawiła się u mnie ostatnio seria Less Beige, którą też uwielbiam, to jest akurat Sheer Healthy Glow Fluid. Też Wam go pokazywałam, robiłam na jego temat oddzielny film, także jeżeli ktoś się zastanawiał, czy warto ten kosmetyk kupić, no to myślałam sobie, no już nie kupię tego drugiego, bo to by była przesada. No ale jak pojechałam do outletu, zaczęłam, że on tam jest, to natychmiast rzuciłam go do koszyka. I to jest akurat Tinted Glow Booster z marki NARS. Jest to bardzo ciekawy kosmetyk, dlatego że w sumie trochę nie wiedziałam, czego się spodziewać. Spodziewałam się, powiem Wam, trochę innego wykończenia tego kosmetyku i trochę innego jego działania. Właśnie myślałam, że będzie on może podobny do Chanel, że będzie to coś takiego samego, czyli po prostu taki lekki fluid, który będzie miał bardzo dużo drobinek i będzie bardzo pięknie skórę rozświetlał. I to jest oczywiście prawda. To jest tego typu kosmetyk i on jest przeceniony tylko z powodu tego złotego opakowania, dlatego że to była kolekcja letnia. To była kolekcja letnia, ale marka NARS chyba wprowadziła ten kosmetyk na stałe, bo ja go na stronie widziałam po prostu w czarnym kartoniku i on już ma regularną cenę, natomiast zapłaciłam za niego 50% taniej, więc naprawdę się nie zastanawiałam. Zastanawiałam się tylko nad jego kolorem. Akurat kupiłam kolor, który wydaje mi się, że jest dobry do skór o takim odcieniu pośrednim. On się nazywa medium po prostu, bo zastanawiałam się oczywiście nad kolorem light, ale pomyślałam sobie, że tego typu kosmetyków mam już bardzo dużo. Light jest w takim odcieniu jasno-beżowo-różowym jakby. I dzisiaj ten kosmetyk mam na całych policzkach. Dodatkowo dołożyłam sobie tylko jeszcze podkład Pure 4-in-1 zamiast korektora i w zasadzie, słuchajcie, to jest wszystko, co mam na policzkach. Także zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Jest to tonujący, trochę mogę powiedzieć, podkład, dlatego że on jest dużo bardziej kryjący niż Chanel. Chanel jest rzeczywiście sheer i daje taki intensywny glow. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj o Narsa, to jest to kosmetyk, który ma więcej koloru jakby w sobie. To już będziecie mogły zobaczyć pewnie u mnie na dłoni, że on jest taki leciutko opalony, co mi się bardzo w nim podoba. I bardzo się cieszę, że zdecydowałam się akurat na ten kolor. Dlatego, że tamten po prostu dałby mi takie rozświetlenie. Też skóra wyglądałaby ładnie, ale nie byłoby takiego efektu, takiego lata trochę na skórze. Bardzo mi się to podoba. Ma on oczywiście zatopione opiłki. To widać w opakowaniu, ale to są zupełnie jakby inne opiłki niż ma Chanel. Chanel po prostu bardziej jest takim, taką jakby bardzo świetlistą listą daje powierzchnię. Bardzo podobna jest do tych rozświetlaczy pór, do tych właściwie baz rozświetlających pór.
I też jest to dużo lżejsza konsystencja. Pur i w zasadzie Chanel są takie lekkie, bardzo wodniste, natomiast Nars jest gęsty. Jest to taka gęsta, kremowa konsystencja, bardzo przypomina mi ostatni podkład Eveline Cosmetics. Taki po prostu przyjemny krem. Teraz zobaczcie, jaka jest różnica na dłoni. Także widać, że Pur się dużo bardziej jakby wybija, jest bardzo świetlisty i taki sam blask da Wam Chanel. Natomiast tutaj też jest intensywny glow, ale on jest taki bardziej naturalny, bardziej jakby idzie w stronę podkładu. Także słuchajcie, jakbym miała decydować się ponownie na zakup tego produktu, myślę, żebym go kupiła. Natomiast no, ta cena tutaj była tak fantastyczna, że nawet się chwili nie zastanawiałam. Natychmiast skoczyłam do mojego koszyka, także jeżeli ktoś by się z Was wybrał do outletu Sephory, naprawdę warto ten kosmetyk kupić. Było jeszcze kilka sztuk. Także myślę, że zdecydowanie warto. Kolejną rzeczą, o jakiej marzyłam, znowu był produkt do rozświetlania skóry i tutaj naprawdę chodziłam wokół niego znowu jakieś pół roku i cały czas się zastanawiałam, kupić ten produkt, nie kupić go, czy on jest mi w ogóle potrzebny. Oczywiście nie jest mi potrzebny, ja mam po prostu milion rozświetlaczy, ale tak strasznie mnie kusił, więc jak zobaczyłam, że jest pełna gama kolorystyczna w outlecie, to po prostu naprawdę podskoczyłam do góry z radości i to jest akurat rozświetlacz w sztywcie marki Hourglass. Kupiłam go w kolorze Champagne Flush. W takim kolorze po prostu jasno-szampańskim. Dzisiaj oczywiście mam go również na policzkach. Także zobaczcie, że to jest po prostu odcień dla jasnej karnacji. Bardzo dobry dla jasnej karnacji. Jest to rozświetlacz kremowy. Ja go nigdy nie nakładam bezpośrednio na skórę, jakby na Wasz z tego sztyftu, bo myślę, że to może jakby naruszyć Wasz podkład, może naruszyć to Wasz makijaż. Ale nakładam go sobie odrobinę na dłoń. I delikatnie rozcieram. Ale jest to sztyw, który jest dosyć suchy, słuchajcie, w wykończeniu. Myślę, że to nie jest złe, dlatego że po prostu nie będzie się on Wam przesuwał na skórze. Jeżeli macie skórę tłustą, to również można go używać, co myślę, że też jest dobre. Także dosyć sucha taka konsystencja. Bardzo łatwo się aplikuje. Możecie też zebrać sobie odrobinę i po prostu nałożyć palcem na skórę. Możecie używać również pędzelka. W porównaniu do innych sztyftów, może porównam go z moim ulubionym sztyftem Lit z Milk Makeup, to on jest po prostu suchy. On jest suchy, Milk Makeup daje raczej takie wykończenie bardziej tłuste. Też bardziej tłuste wykończenie daje Becca. Także jeżeli szukałyście naprawdę przepięknego rozświetlacza, tym bardziej, że teraz znowu są obniżki, to naprawdę warto na stronę Sephory zajrzeć i zobaczyć, czy jeszcze coś zostało. Bo myślę, że w cenie 50% taniej to warto ten produkt mieć. Natomiast no, tani on nie jest, więc jeżeli ktoś ma z Was ten rozświetlacz, to napiszcie, co o nim myślicie. Mi się on bardzo osobiście podoba. Ale czy bym go kupiła w regularnej cenie? Tutaj tego nie jestem pewna, ponieważ jest tyle dobrych rozświetlaczy kremowych, między innymi na przykład Milk Makeup, między innymi Becca i tutaj te rozświetlacze są tańsze niż ten. Myślę, żebym je męczył, pewnie bym go kupiła z ciekawości, natomiast uważam, że no cena tutaj troszkę jest zawyżona. Kolejna rzecz również będzie z marki Nars i będzie to ta miniaturowa paletka. To jest paletka, słuchajcie, tak jak widzicie, nie wiem czy to widać z daleka, ale jest to paletka Orgazm, czyli była taka linia na lato właśnie z Narsa. Orgazm, były tam przepiękne palety róży, no liczyłam na to, że być może palety róży będą, liczyłam na to, że w ogóle będą jakieś róże z Nars, ale niestety nie udało mi się nic kupić, więc kupiłam sobie na pocieszenie tą małą, śliczną paletkę. To jest naprawdę mini paletka, później pokażę Wam ją przy paletach, na przykład regularnej wielkości, zobaczcie, jak ona jest maleńka, ona jest mniejsza niż moja dłoń, więc naprawdę maciupeńka paleta, jest tutaj 6 kolorów i tak jak widzicie, są to takie róże w połączeniu z czerwienią, w połączeniu z takimi delikatnymi, morelowymi odcieniami. Także fajna paleta na lato. Zdecydowanie jest to paletka na lato i kupiłam ją, słuchajcie, tylko dla jednego koloru, bo jeżeli miałabym ją kupować, pewnie bym jej nie kupiła, bo mam tyle palet Nars. Chyba mam 3 albo 4, jeżeli nie więcej, jeżeli chodzi o palety właśnie z cieniami, ale ten kolor, który jest tu, spodobał mi się tak bardzo, jest on tak piękny, mam go dzisiaj tutaj w kącikach oczu, jest to tak pięknie rozświetlający cień, jest on tak miękki, tak kremowy, że po prostu stwierdziłam, że wydam te 50 zł i będę miała całą paletę. Ta paletka kosztowała tylko 50 zł i jej regularna cena to jest chyba 125 albo 135 zł, więc ta paleta była bardzo droga. Co myślę? Myślę, że ta paletka ogólnie jak na Narsa to jest jedna ze słabszych palet. Pigmentacja tej palety jest dosyć niestety słaba. Trochę się, powiem Wam, na niej zawiodłam, naprawdę. Zobaczcie na przykład na ten cień. Prawie nie widać tej pigmentacji. Ona jest bardzo delikatna, taka przemyta. Natomiast jak na palety Nars, to poprzednie palety zachwycają mnie dużo bardziej, tak jak na przykład ta paleta, którą latem Wam pokazywałam. No wiem, że teraz w przecenie jest ta paleta. Słuchajcie, jakbyście tą paletę dostały w przecenie, widziałam jaką ona ma cenę, to jest po prostu genialna paleta do makijażu. Ona jest
tak dobra jakościowo i jest tak piękna, może Wam przypomnę, może nie pamiętacie tej palety z lata. To jest paleta, która się nazywa Afterglow, więc zobaczcie, jakie są przepiękne kolory. Naprawdę za każdym razem, jak ją otwieram, jak się nią maluję, to ona mnie zwyczajnie cieszy. I to jest genialnie przygotowana paleta. Tutaj każdy kolor w zasadzie mogę Wam polecić. Tutaj nie ma jakiejś wtopy, jeżeli chodzi, wiecie, o pigmentację, o to, jak cienie się aplikują, o ich głębie. Są przepiękne kolory, właśnie takie letnie, są róże, są brązy. Jest to bardzo ciepła paleta i jestem aż zaskoczona, że ona jest w tak dużej przecenie, bo to chyba też jest 50%. Natomiast ta paletka, no niestety powiem Wam, że to jest chyba jeden z pierwszych moich zawodów, jeżeli chodzi o markę NARS. Po prostu fajne są te brokaty. Owszem, one są bardzo fajne. Zobaczcie, są naprawdę przepiękne brokaty. Także dla brokatów i dla tego jednego cienia warto by było ją kupić, ale jak miałabym kupić ją w regularnej cenie za 130 czy 125 zł, to na pewno bym jej nie kupiła. Także cieszę się, że mam ją w tak niskiej cenie. Na pewno będę z niej korzystać, ale myślę ogólnie, że jeżeli ta paleta jest teraz w takiej samej cenie prawie jak tamta w cenie regularnej, to szybko łapcie tą, bo ona naprawdę jest genialna. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o moje zakupy w outlecie, to był pędzelek, słuchajcie, do makijażu. I tutaj nie wiem, czy pamiętacie w ogóle te pędzle. Jeden z nich kupiłam w TK Maxie, to jest ten pędzel i była to kopia tego pędzla, czyli to jest pędzel Yachiyo z marki NARS. W ogóle dowiedziałam się, że marka NARS te pędzle niestety wszystkie wycofuje z tej starej kolekcji i wszystkie były też w outlecie w przecenie, natomiast zdecydowałam się tylko na jeden pędzel, bo stwierdziłam, że po prostu wydam za dużo pieniędzy, a pędzli mam mnóstwo, więc kupiłam pędzel Yachiyo i ten pędzel, słuchajcie, przed przecenem kosztował 260 zł ponad. Pomyślałam sobie, strasznie wysoka cena. Jest to pędzel z naturalnego włosia, bardzo pięknie wykonany, bardzo jakby dobry, jeżeli chodzi o róż na przykład, o bronzer, także postanowiłam go kupić. Mimo tej ceny, tutaj zapłaciłam chyba za niego 125 zł albo 135 zł, także akurat tu mówię do fanek NARS, jeżeli marzyłyście o tym pędzlu i ja myślę, że w dalszym ciągu warto go kupić. Jest to pędzel, który warto mieć, dlatego że to jest też pędzel, który jest inspirowany też takimi kraftowymi pędzlami japońskimi. I ponieważ no, pędzle japońskie zawsze mnie będą inspirowały, ja po prostu je kocham i praktycznie nie mam jeszcze ani jednego takiego pędzla. Może kiedyś przyjdzie ten czas, że sobie taki pędzel kupię. Niestety one są dramatycznie wręcz drogie, bo tutaj ceny pędzli się wahają od 800 zł do 1000 nawet za takiej wielkości pędzel. Więc ja po prostu jakby nawet powiem Wam, że jakoś tak ciężko mi te pieniądze byłoby na pędzle wydać. Dlatego zawsze chciałam mieć Yachiyo Brush i myślę, że to jest bardzo dobry pędzel, ale ponieważ w dzisiejszym filmie na samym końcu też pokażę Wam pędzle Hakuro z nowej serii J, to tutaj myślę, że poczekajcie jeszcze do końca tego filmu. Tak jeszcze bardzo szybciutko chciałam pokazać Wam część kolekcji gwiazdkowych marki Guerlain, dlatego że one mi się niesamowicie spodobały i to też są kosmetyki kultowe, więc myślę, że warto o nich powiedzieć, jeżeli chodzi głównie o ten puder. I tutaj na pewno zwracam się do osób, które interesują się w ogóle kolekcjami, być może zbieracie kolekcje, lubicie po prostu piękne opakowania, to myślę, że na tą kolekcję akurat Givenchy warto zwrócić uwagę. Ja głównie chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o tym pudrze, dlatego że te pudry to jest taki kultowy kosmetyk od wielu, wielu lat marki Givenchy. To jest puder, który nazywa się Prism Libre. To jest taki puder, który po prostu jest w czterech kolorach zawsze. I te cztery kolory mieszamy ze sobą, uzyskujemy po prostu określony efekt na twarzy. Są bardzo różne kolory. Akurat w tej kolekcji tutaj zimowej, gwiazdkowej, wyszedł puder, który się nazywa Harmony. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że ten puder daje równocześnie efekt matowy, a równocześnie jest to puder rozświetlający. I z czymś takim nigdy jeszcze po prostu się nie spotkałam, jeżeli chodzi o makijaż, że jest równocześnie rozświetlenie i równocześnie jest mat. I to tutaj macie ukryte po prostu w tych pryzmach. Część z nich ma matowe wykończenie, a część z nich ma delikatne drobinki. Możecie ze sobą je zmieszać. Ciężko ich nie zmieszać, ale wysypiecie sobie w ten sposób. Po prostu przechylicie wieczko. Ja zawsze robię to w ten sposób. To tu się troszeczkę wysypuje tego pudru i dzięki temu można użyć określonego koloru. Można to zrobić. Spodobał mi się ten puder ze względu na to, że on jest naprawdę fajny, jeżeli chodzi na przykład o skórę pod oczami. Jest to też wersja, która muszę powiedzieć, że jest bardzo rozświetlająca. W takim sensie, że ona nie rozjaśnia skóry. Znaczy tutaj przy skórze opalonej, jakiejś bardzo ciemnej, to może bym go nie polecała, ale jeżeli macie taką karnację jak ja i macie karnacje jaśniejsze, to jest piękny puder rozświetlający i jest to też świetny puder według mnie pod oczy. No nie zauważyłam wysuszenia, bardzo ładnie się nakłada.
Zaczęłam używać trochę pudru pod oczy, mam tutaj nowe lampy, one zupełnie dają inne światło i po prostu nie chciałam, żeby Wam się tutaj skóra pod oczami u mnie świeciła. Także dzisiaj używałam akurat właśnie tego pudru. I jest to puder w takich bardzo ładnych czterech kolorach. Ciepły beż, intensywny dosyć róż, delikatniejszy róż i jeszcze delikatniejszy róż. Także zdecydowanie on daje takie różowe wykończenie. No ale tak jak mówię, jeżeli akurat szukacie takiego pudru, który rozświetla, który wygląda bardzo pięknie na skórze i który daje efekt wypoczęcia, bo to też jest puder skomponowany w taki sposób, żeby po prostu dawał wypoczęty efekt na skórze, to zdecydowanie mogę Wam ten puder polecić. A drugim kosmetykiem właśnie z tej samej kolekcji, z tej kolekcji gwiazdkowej, jest też taka przepiękna paleta. Byłam bardzo zaskoczona, jak ją otworzyłam, bo wiedziałam, że to jest paleta cieni. Ona się nazywa Black to Light Palette. I tu są tylko trzy kolory. Znowu jest to edycja dla zbieraczek i są to takie po prostu trzy gwiazdki. Dzisiaj malowałam się tą największą białą gwiazdką. Mam ją na środku powieki. Powiem Wam, że to jest tak piękny produkt i może on być też rozświetlaczem, czymś w rodzaju rozświetlacza. Tutaj jeszcze go nie nakładałam na skórę. On jest bardzo podobny do Fenty, tam jest taki odcień, który jest właśnie taki skrzący, biały. To właśnie jest bardzo podobny efekt na skórze. Można sobie go to troszeczkę dołożyć. Świetny właśnie na jakieś wyjścia. I jest to przepięknie skrzący, naprawdę intensywnie skrzący produkt. Także nie tylko do oka, ale również do makijażu właśnie twarzy może się nadawać, ale tylko dla osób, które robią opiłki na twarzy, bo tutaj jest, to właściwie są same opiłki. Także bardzo ładny produkt. Malowałam się też tą paletą na Wigilię. Powiem Wam, że te szare gwiazdki też są bardzo fajne i bardzo się z nią polubiłam, czego się nie spodziewałam. Myślałam, że to będzie coś takiego, co w ogóle mi się nie przyda. Natomiast bardzo tą paletę lubię. Teraz przejdziemy do wykańczania skóry. Ja po prostu mam obsesję na punkcie produktów, które bardzo ładnie wykańczają skórę. Tutaj mówię już o brązowieniu skóry, o nadawaniu im ładnego blasku. Może dlatego, że ja po prostu jestem dosyć blada. Ja po prostu mam żółtą skórę i jak się nie pomaluję, wyglądam naprawdę na zmęczoną. Mam do tego, wiecie, takie zielono-niebieskie jakby podbicie na skórze i po prostu bronzer dla mnie to jest kosmetyk numer jeden. Po prostu muszę go mieć, kocham bronzery, kupuję ich mnóstwo. I w ostatnim właśnie filmie, jeżeli chodzi o haul z makijażem, pokazywałam Wam tą paletę. Kali Contour, teraz mogę Wam powiedzieć też, co o niej myślę, bo wtedy dopiero ją kupiłam i właściwie były to takie moje pierwsze dni. Też kupiłam ją w bardzo dużej promocji, jeżeli chodzi o Sephora, i ona wciąż w tej promocji jest. To jest odcień ten jaśniejszy. Mimo tego, że jest w innym już opakowaniu, ale to jest ten jaśniejszy odcień i powiem Wam, że ją uwielbiam. Ja się nią po prostu maluję za każdym razem, kiedy robię makijaż, to ją wyciągam, maluję się nią. Jest to genialna według mnie paleta. Najchętniej zdecydowanie korzystam z bronzera, który jest tutaj. Dzisiaj też go używałam bardzo delikatnie, bo używałam dzisiaj bronzera, którą zaraz chciałam Wam powiedzieć. Bardzo lubię ten produkt do konturowania, świetny jest ten produkt do rozjaśniania, uwielbiam oba rozświetlacze, można też malować nimi oczy, także tak bardzo krótko Wam o niej opowiem, bo może ktoś był zainteresowany właśnie zakupem, jeżeli chodzi o przycenę w Sephorze, warto ją mieć, naprawdę warto. Też tak jak wiecie, ostatnio kupiłam taką piękną terakotę Guerlain, to znowu jest produkt, który daje przepiękne wykończenie na skórze, daje taką skórę, która jest wypoczęta. Ponieważ może część z Was przegapiła ten film, gdzie ta paleta występowała, bo to właściwie były kosmetyki pór, postanowiłam się dzisiaj ją przypomnieć. Właśnie nakładam ją na taki większy pędzel. To akurat jest już nowa seria Hakuro. I bardzo lubię nakładać ją po prostu wszędzie. Wszędzie, gdzie chcę uzyskać taki delikatny blask na skórze, to nakładam sobie właśnie ten puder. Jeżeli chcecie mieć coś taniego, chcecie mieć coś super, nie chcecie wydawać tak dużo pieniędzy na Guerlaina albo na przykład na Smashboxa, to gorąco chciałam Wam polecić ten bronzer. To jest bronzer, który jest dwukolorowy i jest to polski bronzer, nazywa się Tropical Kiss. Tutaj macie dwa kolory i jest to znowu marka My Secret. Ostatnio pokazywałam Wam ten przepiękny, przepiękny, przepiękny rozświetlacz Hello Princess. Ja w ogóle myślę, że to będzie rozświetlacz 2020, jeżeli chodzi o te tańsze rozświetlacze drogeryjne. I tutaj powiem Wam, że mam doskonałe odczucie, jeżeli chodzi o ten bronzer. Tak jak mówiłam, on jest dwukolorowy i tak jak widzicie, na pewno to będzie widać, że on nie jest zupełnie matowy. To nie jest matowy bronzer. Smashbox jest bronzerem zupełnie matowym. Tam w ogóle są produkty matowe, oczywiście oprócz rozświetlaczy. Natomiast tutaj macie połączenie takiego bardzo delikatnego, wypiekanego koloru bronzera
z takim lekkim satynowym połyskiem. Ja go dzisiaj używałam, także widzicie, to nie jest tak, że skóra się błyszczy, że macie tu jakieś nie wiadomo jakie rozświetlenie. To w dalszym ciągu jest bronzer, ale przez to, że on jest wypiekany i że ma taką satynową formułę, to daje efekt po prostu zdrowej skóry. Bardzo mi się podoba, że są dwa kolory. Ten nadaje się do takiego lekkiego konturowania u mnie, bo już on jest dosyć dla mnie głębokim kolorem, albo do makijażu oka. Natomiast tego dzisiaj używałam po prostu jako bronzera. Przepiękny produkt, świetnie się rozprowadza. Miałam przez moment wrażenie, że pachnie, ale chyba jest całkowicie bezzapachowy. Tutaj marka obiecuje, że skóra będzie wyglądała świeżo i promiennie. Całkowicie się z tym zgadzam. Świetny, świetny produkt za bardzo, bardzo niewielkie pieniądze. Chciałam go kupić już wcześniej, nigdy go nie było. Znowu trafiłam w promocji na ten bronzer, bardzo się z tego cieszę i naprawdę jest to świetny produkt i gorąco go Wam polecam. I tutaj jestem spóźniona z nim chyba jakiś rok. Teraz może przejdziemy pewnie do wyczekiwanych przez Was palet Eveline Cosmetics. Mam obie te palety i tutaj przypomnę dla osób, które być może tego nie wiedzą, że to jest edycja, słuchajcie, z Biedronki, co jest w ogóle niesamowite, bo przede wszystkim zobaczcie na te opakowania. Te opakowania wyglądają jakby to były palety selektywne z perfumerii. Z tyłu macie też ich kolory, kolorystyka, jak będą wyglądały w środku. Są to obie palety Cruelty Free. Jedna jest ciepła i ta paleta nazywa się Chocolate, a druga jest chłodna i nazywa się Harmony. I niestety słyszałam, że te palety są całkowicie nieosiągalne, ale ja myślę, że marka nie zrezygnuje z tych palet, bo to są naprawdę doskonale przygotowane palety do makijażu. Dzisiaj malowałam się paletą Harmony, ale dodałam też jeden kolor z tej palety tutaj, Chocolate, teraz Wam pokażę. To jest paleta Harmony, to jest taka po prostu chłodniejsza paleta dla osób, które być może lubią mieć róż w makijażu, troszeczkę taki, wiecie, burgundowy róż. Malowałam się na przykład dzisiaj tym cieniem, malowałam się tym cieniem, znaczy w ogóle jaka jest pigmentacja tych matowych cieni. W ogóle matowe cienie w tych paletach są najlepsze. Uważam, że to są w ogóle jedne z najlepszych matów, jakie Eveline do tej pory wypuściło. Ja ogólnie bardzo, tak jak wiecie, lubię palety Eveline Cosmetics. Mam większość z nich, żadnej chyba się nie pozbyłam do tej pory. Wszystkie sobie zatrzymałam, bo tak bardzo lubię się nimi malować. Natomiast w tych paletach głównie sięgam po te pierwsze cztery cienie, dlatego że ja po prostu lubię bardzo delikatny makijaż oka. I dodaję sobie ewentualnie jakieś odcienie pośrednie. Natomiast tych z reguły używam już po prostu do kreski. Ja nie używam tych kolorów do, wiecie, dopełniania, czy też do modelowania, bo one dla mnie są za ciemne. Po prostu nie lubię tego typu makijażu, bo wydaje mi się, że to bardzo obciąża oko. Ale uważam, że w takiej cenie, słuchajcie, te palety są chyba po 29 zł, więc w takiej cenie zdecydowanie te palety warto mieć i warto mieć je obie. No chyba, że nie lubicie jakiejś tonacji kolorystycznej. Paleta Chocolate natomiast jest taką przepiękną, ciepłą paletką. Tutaj też korzystam najczęściej z tych kolorów. To znowu te maty po prostu są wybitne. Są tak miękkie, są tak napigmentowane. Cieszę się niesamowicie, że są te beże też tutaj, dlatego że ja z reguły właśnie beżami maluję oko najpierw, a później dopełniam je innymi kolorami. No i też muszę powiedzieć, że tutaj na piątkę są metaliki, szczególnie ten. One się troszeczkę sypią, ale zobaczcie, jakie są piękne, jaki to jest piękny kolor. Są dosyć głębokie te metaliki, dosyć głębokie w kolorze. To nie są może takie cienie, które są bardzo mięciutkie, one są dosyć suche, ale myślę, że to nie przeszkadza. Najlepiej według mnie nakładać je palcem, pracować je po prostu palcem w powiekę i naprawdę będziecie miały przepiękny, przepiękny efekt. I ta paleta podoba mi się bardzo, dlatego że tu są tylko dwa metaliki, a reszta to są maty. Ja w ogóle uwielbiam palety, które są matowe, dlatego że wtedy po prostu jestem w stanie zrobić każdy typ makijażu. Na pewno z przyjemnością do tych palet będę wracać. Teraz od razu się Wam wytłumaczę, dlaczego dzisiaj nie przygotowałam dla Was makijażu, bo dużo osób mnie pyta, czemu w ogóle nie ma makijażu ostatnio na kanale, dlatego że ja po prostu jeszcze nie mam bardzo dobrego ustawienia światła. Zmieniłam, jak wiecie, miejsce na nagrywania i po prostu w tym momencie próbowałam nagrać raz makijaż czy dwa razy i mi się to po prostu tak nie podobało, że w zasadzie dla mnie to jest w tym momencie strata czasu nagrywać dla Was makijaż, ale no, mogę Wam obiecać, że postaram się to zmienić i po prostu od czasu do czasu na moim kanale również makijaż będzie, bo tak jak wiecie, no ja zdecydowanie omawiam dla Was na kanale pielęgnację, ale oczywiście piszcie, co byście chciały oglądać, bo też wiecie, no jest tak dużo filmów do przygotowania, że po prostu czasami rezygnuję z filmu z makijażem na rzecz pielęgnacji, bo uważam, że to są dużo bardziej wartościowe informacje dla Was, no i dlatego też tego makijażu jest tak mało. A dzisiaj chciałam po prostu o tych paletach Wam powiedzieć, bo myślę, że
No chcę, żebyście wiedziały, że są naprawdę bardzo dobrej jakości i żeby Wam po prostu one nie umknęły. Dlatego chciałam bardzo Wam je pokazać. Natomiast kwestią jest tylko, czy chcecie mieć tą cieplejszą, czy chcecie mieć tą chłodniejszą. Wszystkie kolory zachowują się na powiece tak samo jak w opakowaniu, czyli kolory się nie zmieniają, przepięknie się je blenduje. No mój makijaż, muszę powiedzieć dzisiaj, że jest zrobiony cały Eveline Cosmetics, poza tym jednym cieniem z marki Givenchy. I tego w ogóle nie widać, gdybym się pomalowała jakąś bardzo drogą paletą. Narsem, nie wiem, Anastazją, to byście pewnie w ogóle nie zauważyły różnicę. Te cienie są tak dobre, także gorąco te paletki polecam. No i teraz na koniec tego filmu chciałam opowiedzieć Wam jeszcze o szminkach. Jeżeli są tu jakieś wielbicielki nude, takich kolorów, które zazwyczaj mam w filmach na ustach, czyli tak jak dzisiaj. Akurat dzisiaj mam swoją ulubioną szminkę na ustach, jedną z ulubionych, bo tutaj też zrobiłam sobie niezłą mieszankę. Ale pojawiło się ostatnio naprawdę dużo pięknych szminek, o których chciałam Wam właśnie dzisiaj opowiedzieć. I może zacznę od marki Nude Stix, dlatego że Nude Stix ostatnio wypuścił też korektory i tutaj jeszcze mam korektory, zapomniałam o nich, ale przy okazję po prostu marki Nude Stix. Opowiem Wam trochę o korektorach i opowiem Wam właśnie trochę o tych szminkach, dlatego że to jest dosyć niezwykła szminka, bo tak jak widzicie, ona już wygląda troszkę jak farbka i one tak się też nazywają. Nazywają się Magnetic Lip Plush Paints. Są po prostu to takie pluszowe farbki do makijażu ust i ja jestem pewna na 1000000%, że to jest po prostu trend zaczerpnięty z Korei, bo tego typu szminki w Korei są już od kilku lat. Ja po prostu je też kupowałam przez eBay. To jest dokładnie takie samo wykończenie. Mój ukochany kolor to jest kolor, który dzisiaj mam na ustach. To jest Bahama Mama. Tak jak widzicie, to jest taki przepiękny, bardziej idący lekko w brąz róż. Natomiast mam jeszcze drugi kolor, który się nazywa Waikiki Rose i on jest też przepiękny. Jest to przepiękny kolor, natomiast ja ostatnio po prostu z różem mam trochę mniej wspólnego, ale nałożę sobie go trochę na środek ust. Te dwa kolory wyglądają też pięknie razem. I co jest bardzo ciekawe, to szminka daje właśnie takie matowe, ale bardzo komfortowe, takie właśnie pluszowe wykończenie. Tak jak widzicie na moich ustach, jest to całkowity mat, ale nie macie pojęcia, jaki ja tutaj mam komfort też na ustach. I też pamiętajcie, że każdy produkt z marki Nude Stix kupicie w takim bardzo fajnym opakowaniu, w takiej blaszanej puszce. Tutaj ona z tyłu też ma lusterko. Akurat teraz to jest taka edycja limitowana właśnie z takimi bardzo ładnymi grafikami. Te szminki są po prostu genialne. Jest mnóstwo przepięknych kolorów. Jeżeli kochacie matowe szminki, ale są one dla Was zbyt wysuszające, chciałybyście mieć coś takiego bardziej komfortowego, gorąco je polecam. No szczególnie tutaj podoba mi się kolor Bahama Mama. Myślę, że to jest taki całkowity mój ulubieniec od 2 miesięcy. I po prostu się z nim nie rozstaje. Mają też bardzo wygodne aplikatory. A kolejną nowością marki są korektory do twarzy. Tak widzicie, one mają identyczne opakowania, też takie farbkowe i one się nazywają Cream Concealer. To jest korektor pod oczy, to są korektory skomponowane tak, żeby to były korektory pod oczy, czyli będzie to korektor w określonych też kolorach. Ja mam akurat dwa kolory, które oba są dla mnie dobre. Jeden jest bardziej różowy i nazywa się on Nude 2. A drugi jest bardziej brzoskwiniowy, jakby głębszy w kolorze. Jest też genialny, jeżeli chodzi o cienie pod oczami. Oba te kolory są genialne, jeżeli chodzi o cienie pod oczami. To jest odcień Nude 4. Także obojętnie po prostu, czy wybierzecie ten, czy ten, to oba te kolory naprawdę bardzo ładnie pod oczami wyglądają. Przepięknie się rozprowadzają te korektory. Jak wiecie, ja jestem olbrzymią fanką marki Nude Stix. Uwielbiam ich kosmetyki. Uważam, że jest to jedna z najciekawszych marek, jakie pojawiły się w 2020 w ogóle, jeżeli chodzi o rynek. Jest to naprawdę świetnie skomponowana marka kosmetyczna dla osób, które lubią po prostu naturalne wykończenie na skórze, a przy okazji lubią dbać o skórę. Tutaj bardzo dużo mówiłam Wam o podkładzie w zeszłym roku, no i myślę, że to będzie mój ulubieniec roku. Natomiast ten korektor jest fajny z tego względu, że on utrwala się na skórze. On po prostu po chwili zastyga, troszeczkę zachowuje się podobnie tak jak korektor Hourglass, czyli po chwili macie po prostu taki jakby efekt zastygnięcia tego korektora i bardzo pięknie neutralizuje na przykład zielone cienie pod oczami, niebieskie cienie pod oczami, jakieś żyłki właśnie na twarzy, jeżeli macie, to te korektory również będą dobre. Natomiast ich krycie określiłabym jako krycie średnie,
Można je nabudowywać, ale też nie za bardzo, żeby wam się po prostu one nie zebrały pod oczami. Także jest to taki bardziej korektor dla osób, które lubią takie wykończenie, powiedziałabym, dosyć delikatne wykończenie na dzień. Nie ma tam takich, wiecie, drobinek, które odbijają światło, one raczej działają na zasadzie korekcji barwnej, ale określam je jako bardzo dobre takie właśnie dzienne korektory. Również dzisiaj tych korektorów używałam. Naprawdę bardzo je lubię, także chciałam wam dać znać, że taka nowość się również pojawiła. No i jeszcze jedna szminka, która też uważam, że jest przepiękna i jest ona moim zdaniem istnym zamiennikiem, jeżeli chodzi o szminki Nude Sticks. Także tutaj, jeżeli chciałobyście wydać mniej, a chcecie mieć podobne wykończenie na ustach, chcecie mieć również komfort, to marka Isadora wypuściła ostatnio genialne szminki, które nazywają się Velvet Comfort Liquid Lipstick. I naprawdę jest to coś tak podobnego. W zasadzie dla mnie one są prawie identyczne. Również mam tutaj przepiękny, taki nudziakowy róż. I on się nazywa Warm Nude. Też bardzo często nosiłam ten kolor ostatnio na ustach. I porównam go dla was z Waikiki Rose, dlatego że te kolory są prawie identyczne. Waikiki Rose jest jaśniejszy. Myślę, że akurat tego typu kolory po prostu wszystkim pasują i każdy będzie czuł się z nimi dobrze, bo ja lubię bardziej takie brązowe, może takie bardziej trochę sine usta. Ale jeżeli chcecie coś mieć naturalnego, co podkreśla urodę w naturalny sposób, to genialne są właśnie takie kolory. I tutaj jest też fantastyczny aplikator, taki lekko wygięty, bardzo fajnie się tą szminkę aplikuje. Może troszkę ciężko się ją zakręca, ona po prostu odskakuje, więc trzeba ją mocno dosyć przykręcić. Co bardzo mi się podoba znowu, że w marce Isadora jak zwykle jest to kosmetyk, który jest bezzapachowy i jest testowany klinicznie. Natomiast dla osób, które chcą mieć coś z drogerii, to jeszcze przypomnę szminkę z ostatniego filmu i to jest szminka Eveline Cosmetics. To jest nowa wersja Oh My Velvet Lips i mój zdecydowanie ukochany nude. To jest akurat kolor, który się nazywa 14. Po prostu z tą 14 to też się nie rozstaje. I to też jest, powiem wam, taka szminka, która jest bardziej podobna do tych szminek jednak Eveline. Ma taką raczej konsystencję satynową i ona po prostu zastyga do całkowitego matu. Ale są to bardzo przyjemne szminki i myślę, że można w sumie postawić je na równi z tymi droższymi. Natomiast wykończenie Isadory i wykończenie właśnie Nude Sticks jest takie bardzo nowoczesne, takie trochę inne, takie właśnie pluszowe. No i jeszcze tak słuchajcie, super, hiper szybko, dlatego że chciałam omówić dla was tak po prostu ogólnie serię J, jeżeli chodzi o pędzle. Tak jak wiecie, jestem wielką zwolenniczką, w zasadzie już mogę powiedzieć fanatyczką serii J, jeżeli chodzi o pędzle Hakuro. Zresztą nie tylko te pędzle, ja w ogóle lubię pędzle Hakuro, uważam, że są to... Dla mnie są to najlepsze pędzle na polskim rynku, natomiast seria J dla mnie jest to najlepsza seria, jeżeli chodzi o włosie naturalne. Uważam, że w tym momencie nie ma lepszych pędzli, naprawdę mówię wam to szczerze. Nawet pędzle Embrage dla mnie są troszeczkę gorszej jakości, ponieważ one niestety bardzo się niszczą po pewnym czasie używania. Wypada z nich włosie, ścierają się niestety trzonki, więc ponieważ one są jeszcze droższe niż te pędzle, no to troszkę niżej się plasują. Bardzo je lubię, są bardzo dobre, ale te według mnie są lepsze. No i tutaj jeżeli chodzi o serię J, to są pędzle do twarzy. To są same pędzle do twarzy. I tutaj zebrałam sobie wszystkie, jakie są. I ponieważ dzisiejszy film to jest tylko haul, tutaj nie jest to omówienie tych pędzli, to po prostu chciałam wam dać znać, że ta seria już jest, bo być może część z was jeszcze tego nie wie, że ta seria po prostu w końcu jest do kupienia, w końcu możecie ją kupić. Zmieniło się po prostu wszystko, jeżeli chodzi o Hakuro, zmieniła się strona internetowa, jest przepiękna nowa szata graficzna, są przepiękne opakowania, pędzle są według mnie naprawdę genialnej jakości, są tak miękkie, są tak pięknie wszystkie wyprofilowane, że tutaj mogę dać im naprawdę najwyższe noty. Przypomnę wam, że są to pędzle ręcznie tutaj składane w Polsce. Włosie jest japońskie i jest to włosie układane, nie cięte. W związku z tym te pędzle w ogóle jakby nie rysują makijażu. One się po prostu przesywają delikatnie po powierzchni skóry. Są to doskonałe pędzle dla osób, które mają na przykład bardzo wrażliwą skórę. Są to doskonałe pędzle dla wizerzystów. I jeżeli będziecie zawiedzione, że tutaj nie daję wam takiej recenzji, to zajrzyjcie sobie na mój Instagram, gdzie omawiam po kolei każdy z tych pędzli. Więc możecie po prostu tam, jeżeli ktoś nie będzie chciał czekać na film, będzie chciał natychmiast dowiedzieć się, które pędzle warto kupić, będzie chciał też je obejrzeć z bliska, to warto po prostu sobie tam zajrzeć na mój Instagram. Klikacie po prostu na live u mnie i ten live jest zapisany. I tam możecie zobaczyć po prostu wszystkie pędzle marki Hakuro. I też piszcie pod spodem, czy jesteście zainteresowane, nie wiem, oddzielnym filmem z tymi pędzlami, czy mam je omówić dla was oddzielnie,
czy po prostu chcecie zobaczyć tylko film z jakimś makijażem, piszcie wszystko pod spodem. Naprawdę z chęcią Wam o tych pędzelkach bym powiedziała, bo no każdy z nich to jest jakby oddzielna historia, jest też dużo, bo jest chyba aż 16 sztuk. Mam tu już swoich ukochanych ulubieńców, mam też pędzle, które po prostu chciałam Wam polecić. Myślę, że na pewno jest to seria pędzli, którą w dalszym ciągu warto uzupełniać, warto kupować i naprawdę są one warte każdej złotówki, jakie na nie wydacie. I to jest taka moja ogólna, szybka opinia. Słuchajcie, to było wszystko w dzisiejszym filmie. Ja wiem, że było tego wszystkiego bardzo, bardzo dużo, ale ostatnio, wiecie, trochę zniknęłam z YouTube'a, bo byłam chora. Wyleczyłam się, postanowiłam dla Was skręcić być może troszeczkę dłuższe filmy, żebyście mogły zwyczajnie dłużej oglądać. Myślę, że tematu dzisiaj było sporo. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał, mam nadzieję, że może coś ciekawego dla siebie znalazłyście. Piszcie pod spodem, które kosmetyki chciałybyście zobaczyć w akcji, bo jeżeli będę robiła jakiś film z makijażem, no to chciałabym wiedzieć, które kosmetyki mam w tym filmie umieścić. Także dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu i spędzenie tak długiego czasu ze mną. Jeżeli macie ochotę, oczywiście to zapraszam tutaj do subskrypcji kanału. Wystarczy wcisnąć dzwoneczek na dole, a my oczywiście widzimy się wkrótce w moim kolejnym filmie. Do zobaczenia!